Witam. Cóż, mamy Skorpiona, 24 października 2024 również. Dziś około 17 jesteśmy. Tak wygląda właśnie kosmogram. Dosyć interesujący jest, bo Skorpion już zrobił swoje na jest-dładzie Skorpiona, czyli w swojej pierwszej dładzie. Co to daje? W sumie wiele i też niewiele. Ale co najważniejsze jest to, że możemy porozmawiać o Skorpionach, bo jest czas Skorpionów. Numer jeden to, że są to osoby, które mają bardzo dobrze rozwiniętą intuicję. Intuicja jest doprowadzona prawie do perfekcji. Potrafią przewidywać, potrafią sporo rzeczy robić, które są na pograniczu jasnowidztwa, czy też działań, które są traktowane jako niezbyt przyjemne, dlatego że nie lubi się osoby, która ci powie: słuchaj, masz taki czerwony nosek i chyba jutro będziesz miała katar. No i ten katar jest. To potem się ucieka od takich osób i się nie chce mieć z nimi nic wspólnego. One wyczuwają na przykład to, że słuchaj, jak się nie zastanowisz nad tym jedzeniem, to będziesz miał raka. No i po iluś latach ktoś, no i ten, który nosi ten znak Skorpiona, odpowiada za tego raka, jakby to była jego wina. To nie jest jego wina. Po prostu zwykła logika i wiele, wiele jeszcze innych rzeczy, które są potrzebne w naszym życiu, w naszej egzystencji. I tutaj jest największy problem. Bo przewidywanie jest tragedią właściwie tego znaku. Oprócz tego jeszcze jedna rzecz, że są bardzo wnikliwe i lubią rozgrywać to wszystko psychologicznie, pod każdym względem. Zarówno jak i tą złą stronę, tak i tą dobrą, ale zawsze wyczuwają gdzieś, nazwijmy to, tragikomedię. Ja bardzo cenię sobie Skorpiony, zresztą w otoczeniu mam bardzo dużo Skorpionów i zawsze miałem koło siebie bardzo dużo Skorpionów. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale jest. Skorpiony mają jeszcze jedną wadę, która jest. To jest ten kwinkus zamykający. Panna ma otwierający, ten pierwszy, a zamykający ma właśnie Skorpion. Skorpionem rządzi Pluton. Pluton to, wiecie jaka to planeta? Planeta nieprzewidywalności właściwie, a właściwie odnowy. I to jest najbardziej intrygujące, że Pluton daje ogromne możliwości percepcji jakby umysłowej, dlatego że Pluton, kiedy jest, zresztą co tu ja będę tłumaczył wam, jak jesteście Polakami i możecie zobaczyć, przecież ciągle z popiołów się wygrzebujemy, ciągle mamy jakieś kłopoty i ciągle mamy jakieś uzależnienia, a my, mimo że jesteśmy bykiem ze Słońca, z ascendentu lwem, a tak prawidłowo Skorpionami i większość Skorpionów. Dlaczego? Dlatego, że mamy blisko ascendentu Skorpiona jeszcze po 12 stronie. No to jeszcze lepsza tragedia. I w ten sposób ta meteorologia i ten romantyzm właśnie, który występuje u Skorpionów, on jest. Bardzo często on się bardzo różnie objawia, bo to nie musi być taki romantyzm typu Mickiewiczowski, czy tam na przykład Byrona, czy jeszcze jakiegoś innego romantyka. Nie, to nie jest ten romantyzm. Romantyzm zupełnie gdzie indziej on występuje. On występuje w tym, że on cię uderzył, zaraz mu pokażę. I to jest właśnie ten moment takiego stawiania się wobec, czy bycia na przykład w bardzo dziwnych sytuacjach, co jest najbardziej tragiczną rzeczą, bo kto upoważnił dziecko, na przykład Skorpiona, żeby był w takiej akcji, która tam jest gdzieś tam i to nawet w telewizji pokazywano, a to dziecko po prostu trafiło na tą akcję i tak jest. I
To jest najdziwniejsze, że skorpiony mają to w sobie i w swojej naturze, że potrafią znaleźć się w takich miejscach, których my nigdy w życiu byśmy nie trafili, a skorpiony trafiają i nagle są, doświadczają, powiedzmy, że tragedii, nie tyle tragedii, co psychologicznej traumy, tak by można było to nazwać, bardzo często też przeżywają to bardzo silnie. Co najciekawsze, że w swoim życiu natrafiają na takie osoby, które są traumatyczne, które są wręcz czy destrukcyjne, to trudno powiedzieć. Sam skorpion w sobie już jest destrukcyjny, dlatego że no cóż ja zrobię, co ja mogę zrobić, ale muszę spróbować i teraz co będzie próbował? Będzie próbował uzależnień, będzie próbował jakichś schematów, czy będzie próbował jeszcze jakichś innych działań, które są wyjątkowo perfidne albo na pograniczu życia i śmierci. Jest kilkanaście takich filmów, kiedy nie pamiętam jak tytułu tego filmu. Moja koleżanka się fascynowała tym, że dzieciaki się doprowadzały do stanu prawie zatrzymania serca. I wówczas budzili się i te doznania. I to, między innymi Szuman przecież pisze o tym. I nie tylko, ale także i ci wszyscy filozofowie, którzy są. I właśnie filozofia należy do skorpionów. Właśnie to jest najciekawsze, że większość tutaj podejścia tego do tego analizowania życia, analizowania tej całej struktury, która jest dookoła nas, należy do skorpiona. I dlatego też nie można mówić, że schematem, że skorpion jest taki, 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 bo tych skorpionów jest cała masa i jeden do drugiego nie jest podobny. Tak jak mówimy o tym, tych schematach takich typowych od jaszczurki do feniksa, zgoda, w porządku, ale to jest zupełnie inny podział. My mówimy o charakterze psychiki i czasami z jaszczurki może stać się feniks. Dlaczego nie? Smoki się zdarzają i smoki mają skrzydła i mogą unieść się tak daleko, że to się w naszej wyobraźni, po prostu wyobraźnia człowieka jest większa niż ta sztuczna teraz inteligencja. I pamiętajmy o tym, że zawsze, za każdym razem skorpion będzie miał rację w tym momencie. Jak porozmawiacie sobie ze skorpionem, a jeszcze skorpion jest, przypuśćmy, z tej branży, to on mało, że znajdzie wady, to znajdzie jeszcze przyczyny tych wad, mało, że przyczyny tych wad, to jeszcze tak zwane dziury, których można by zatkać, ale zatkać albo też zaprogramować, ale oprócz tego jeszcze mnóstwo innych rzeczy, które sobie nawet nie wyobrażacie, ile tego jest, jak szalenie dalece można pociągnąć właśnie te sanie, które są saniami i te renifery i właśnie z tym czerwonym nosem, ten jeden z reniferów i z katarem, który jest, doprowadza do jakiegoś punktu, który no, jest bardzo niebezpieczny, bo nagle dowiemy się, że renifer w trakcie dostał zawału i trzeba by go było gdzieś tam na jakiejś chmurce pochować. Także to jest właśnie podejście to skorpioniaste, takie specyficzne. Jeszcze jedna rzecz, że musimy sobie uzmysłowić Pluton. Kim jest Pluton? Pluton jest władcą wszystkiego tego, co jest pod tym. Jeżeli to jest horyzont, to jest tutaj Ziemia i tutaj w tej części się mieścimy. Czyli właściwie to, po czym chodzimy i jak wygląda to, po czym chodzimy. Czasami jest grząskie, czasami jest miękkie, czasami jest takie twarde jak skała, jeszcze kiedy indziej gładkie jak szkło i nie potrafimy po tym chodzić, bo się pośliźniemy i uderzymy czaszką głową, znaczy czaszkę sobie potłuczemy i będzie Halloween w innym wydaniu, oczywiście bardziej rozrywkowym dla nas, ponieważ już więcej razy nie zagramy na tej scenie, ponieważ raz tylko zagraliśmy najlepszą rolę swojego życia. I to jest właśnie podejście skorpioniasy, kiedy patrzymy na to i w momencie skorpiona możemy widzieć to wszystko zupełnie w inny sposób i bardziej spektakularny, bardziej atrakcyjny. Powiedzmy, że to oprócz tego przecież musimy pamiętać o tym, że
Właśnie zawsze skorpion podchodzi do każdej sprawy indywidualnie. To nie jest tak, że skorpion sobie robi z nas humor czy na przykład jakieś działania. Nie. Skorpion podchodzi do tego bardzo spokojnie i z pewną precyzją. I tą precyzję doprowadza do jakiegoś takiego punktu, który ten punkt jest, czy jest wyraźny, czy jest niewyraźny, to nie chodzi o to. Bo w rzeczywistości chodzi tylko o to, czy w sumie ma rację. Czy racja jest po stronie właśnie racji, czy nie racji, czy narracji. Bo najbardziej niebezpieczna jest narracja, kiedy coś nakładamy na coś i wtedy przyciskamy. Skorpiony to świetnie potrafią rozgrywać, chociaż to nie jest domena skorpionów narracja, bo następny znak, który jest strzelec, ale skorpion progresywnie musi się stać w pewnym momencie strzelcem. I wtedy właśnie zaczyna się ta analiza i on wtedy w tym momencie, kiedy przejdzie tą granicę ostatnią dładę skorpiona, czyli dłada jaka? Wagi oczywiście, skorpion waga i wtedy on odejdzie od tego skorpiona i przejdzie on do strzelca, wtedy zaczyna być zupełnie inną postacią i zupełnie inaczej podchodzi. Przede wszystkim to są osoby, które wyjątkowo stawiają na wiedzę swoją, te końcowe skorpiony, te ostatnie skorpiony. One cały czas potrafią analizować, mało tego, że potrafią analizować, to jeszcze wyciągają pewne wnioski. Teraz, jeżeli patrzymy na zawody, no to przede wszystkim prokuratorzy. Prokurator jest to taki typowy skorpion i najbardziej pasujący. No i w związku z tym wszystkie te analizy, które są związane tutaj z prokuratorem, ale także lekarz, anestezjolog, no bo to jest prawnik, a to jest ta druga strona tej pamięciowej wiedzy. No więc tutaj mamy prawnika, a tutaj mamy lekarza, tutaj mamy prokuratora, tutaj mamy anestezjologa, no i jeszcze są inne dziedziny jak neurologia, także w pewnym sensie wszystkie operacyjne. Wyjątkowo skorpiony się czują dobrze w tych operacyjnych, dlatego że ratują, no patolog też, oczywiście, że tak, ale bardziej ten kryminalny i kryminalistyka też należy właściwie częściowo można by tak podzielić, ale niektóre historie należą, no i psychologia, która jest na najwyższym poziomie, już ta najtrudniejsza psychologia, ta psychoanaliza, która potrafi zmienić charakter, chociaż to nie jest taka sytuacja, że jeżeli mamy kogoś i zmieniamy po jakiejś traumie, czy ta trauma nie wróci. Bardzo często wraca i wraca w tragiczny sposób. To jest nie to, że nieumiejętność, to jest właśnie to, co nazywamy człowieczeństwem, że nie da się przerobić człowieka. Nie da się. Człowiek jednak jest taki, jaki jest i to można w astrologii idealnie wyliczyć, mimo to, że następują jakieś tam historie, traumy, to jednak te traumy zawsze, za każdym razem są jakby punktowane i zapisywane na osi życia. To, że my w jakimś momencie oddzielimy tą osobę, to nie jest tak, że jej się nie przypomina, to, że ona jest jakby swobodna, że jest jakby działająca, to nie jest tak. Jednak ulega pewnemu jakby zranieniu i ta blizna zawsze, czy na ciele, czy na sercu, czy na w mózgu istnieje i ona traumatycznie doprowadza do jakiegoś takiego zrujnowania swojej psychiki, bo skorpion podchodzi na tej zasadzie, ale wiesz, ja nie chcę tego jeszcze raz przeżywać, a mnie życie w to zmusza. I to, wiesz, to jest dziwne, bo ja uciekałem od tego i całe życie trafiałem zupełnie, starałem się omijać to, a mnie ciągle ciągnie w to samo miejsce i mimo to, że robię wszystko, nadal jest to samo. Dlaczego tak jest? Proste. Dlatego, że nie odchodzimy od schematu. I każdy znak nie odchodzi od schematu, ale skorpion jedyny sobie z tego zdaje sprawę i daje radę, ale do momentu, kiedy
nie powtórzy mu się jeszcze raz życie. To jest najbardziej niebezpieczne, że jeżeli jeszcze raz mu się wprowadzi życie, co jest najciekawsze, że jeżeli bierzemy życie, to życie, które my nie znamy, to życie komórkowe, to życie, które przenosimy właśnie genetyką z dawnych czasów, czy z czasów naszych pradziadków, czy dziadków w genach i odzywamy się i dowiadujemy się, że ta genetyka występuje i ta genetyka jest, to skorpion to fantastycznie odczuwa. To jest rzadkość, ale jednak skorpion na tej zasadzie widzi to, odczuwa, mało tego, czuje to i to jest nie do pojęcia troszeczkę, bo to jest jakby w eterze. Jakbyśmy byli na jakimś seansie spirytystycznym, a jednak jesteśmy i jednak funkcjonujemy. I w gruncie rzeczy, jeżeli patrzymy właśnie w tym momencie na działania skorpiona, to skorpion jest właśnie na takim pograniczu właśnie tego spirytycyzmu i tej akcji takiej bardzo dziwnej, ale jednak traumatycznej, bo bardzo często to dochodzi do jakiejś samodegradacji, albo nawet moglibyśmy powiedzieć, że do zagłady. Zagłada, zresztą to można, dzisiaj się to nazywa w rzemiośle dziennikarskim incydent, ale te incydenty bardzo często występują i jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia psychiatrycznego ośrodka takiego, to tamta skorpioniastość występuje prawie w 90%. To jest bardzo dziwne i te traumy, które są, te przeżycia, te ciągnące się bez końca sytuacje, które są, nie mają jakby zawiązania czy odcięcia od tego, bo nie da się. Jeżeli patrzymy na to, że możemy odciąć, nie, możemy tylko uspokoić i powiedzmy, że wprowadzić stan relaksu, tylko teraz ten relaks polega na nieumiejętności zrozumienia tematu, bo bardzo często my uważamy, że relaks jest to takie leżenie, a w gruncie rzeczy jest to zmiana środowiska jest najlepszym relaksem, bo wtedy, jeżeli zmieniamy ten relaks, budujemy nowy świat i nowe życie. Tylko znowuż musiałby ktoś siedzieć na jakimś stołku, tak w tym chyba duńskim filmie, na krzesełku i przyglądać się, jak ta osoba i być jego takim suflerem, albo powiedzmy, że patronem, albo też, no nie mówmy o stwórcy, bo stwórca tej roli nie robi, ponieważ człowiek nie jest samodzielny, bo byśmy mogli powiedzieć o samodzielności człowieka niezupełnie. Jeżeli mamy wkodowany jakiś system przez DNA chociażby, my z tego systemu nie potrafimy wyjść. To nie ma możliwości zrealizowania sobie jakiegoś punktu takiego nierealizowania, ponieważ dlaczego? Dlatego, że jeżeli ten punkt jest realizacji, to nam się tylko wydaje, że my jesteśmy wolni i niezależni. Nie, 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 nie. Nie patrzmy na to w ten sposób, patrzmy na to, że mamy jakieś ograniczenia, czy mamy tą strefę komfortu. Oczywiście ona jest przeogromna i wyobraźnia nasza nie chwyta, ale kiedy my osobiście, jako każdy z nas i znak skorpiona, oczywiście, że ma strefę komfortu i tą strefę komfortu możemy traktować w dwojaki sposób. Chociażby skorpion boi się, wiecie czego? Straty partnera, czyli dokładnie wagi. On tego nie znosi. To nie jest to, że on lubi mieć, na przykład dlatego mówimy, że skorpiony są bardzo erotyczne. Jest to w pewnym sensie prawda, ale nie zupełnie tak, jak jest waga przygotowana do erotyzmu, a skorpion jest, powiedzmy, że bardziej napalony, ale w tym jednym kierunku, kiedy waga jest ogólnie uwielbiana, tak skorpion musi znaleźć odpowiedniego partnera. I w tym dopiero on się dobrze czuje. I tutaj jest właśnie ten
ten moment, kiedy on będzie poszukiwał tego czegoś, co nazywamy erotyką, ale o erotyce można bez końca i nie dzisiaj. Wolałbym w ogóle nie mówić tutaj, wolałbym w offsetce, dopiero kiedy offsetka będzie. Teraz pytania, kiedy offsetka będzie? Będzie lada moment, znaczy ona już jest cały czas, ja zresztą pracuję teraz cały czas nad offsetką, to nie jest tak, że nie, ale jeszcze mam pewne niedoskonałości, które wyniknęły. Czy można by ich uniknąć? Oczywiście, że można by je zlikwidować, ale to by było tak na łapu capu. Ja nie lubię tego na łapu capu, bo jednak tam jakieś działania, które są działaniami, powiedzmy, że materialnymi. To jest takie działanie, które... O, przyszedł piesek. No i co? No idź do pani. Nie, piesek się przyczepił tutaj do mnie. No i co? No idź. Spanielek. Z ogonkiem. I to młody. Albo tak wygląda tylko na młody. No, pędź do pani. No pędź. No dobra. No, wybrał sobie tutaj miejsce, ale nie, już poszedł. Nie chcę go zaczepiać, bo nie wiem, co on tam ma w sobie, a w dodatku mam w tej chwili dwa kotki w domu, znowuż. I między innymi to też jest problem, ale trudno. Muszą pobyć jeszcze 2-3 tygodnie. I no, akurat wszystkich świętych i to dlatego. Też zwróćcie uwagę na to, że właśnie ci wszyscy święci, to wszystko jest w Skorpionie. I popatrzmy sobie na pewne historie, ale te historie będziemy opowiadać w dalszych historiach o historii. A teraz po prostu, no cóż mogę powiedzieć, do jutra. Żegnam was. I byłoby mi bardzo miło, że jesteście. Poproszę o te łapki, poproszę o jakieś tam... Dziękuję bardzo za te subskrypcje, które nie wiadomo skąd się biorą, ale to też bardzo dziękuję. Najbardziej bardzo dziękuję za te opisy, które tutaj stosujecie. Z tym, że jeszcze chwilę trzeba poczekać do... jakiejś takiej tête-à-tête, żebyśmy się mogli spotykać, ale lada moment, ja w tej chwili przygotowuję się do tworzenia szkoły i właśnie między innymi szkoła i jednocześnie książka. To są dwa priorytety. Oczywiście offsetka już zamknięta, to jest tylko mechanika, to nie do mnie należy, to należy do informatyków i do tej sfery, więc ta sfera musi się teraz uwolnić, ale oni to zrobią, a ja w tej chwili najbardziej praca nad książką i praca nad szkołą, bo jest to równoległa praca, dlatego że książka powstanie właściwie o astrologii, ale taka powiedzmy, żeby zbliżona do pedagogiki. No i czekam na tą książkę, tą o genetyce, która mnie bardzo fascynuje, ale Empik powiedział, że jeszcze chwilę. Z kolei te dwie inne książki też jeszcze są jakby w zapowiedziach, ale to z kolei chyba dom książki czy coś takiego. Nie pamiętam, gdzie ja to zamawiałem, ale byłem tam. I też powiedziano, że proszę się nie martwić, przyjdzie na SMS. Jeżeli przyjdzie, to będę szczęśliwy. Jeżeli nie przyjdzie, no trudno, to będzie, tak jak będzie. Ale w tej chwili ja traktuję to w taki sposób, że muszę te priorytety. Najważniejsza jest offsetka, potem następnie szkoła, a na końcu książka. I to tak informuję, dlatego że czasami może mnie zabraknąć w jakimś momencie, że nie będę czegoś publikował, to proszę się nie denerwować. To tylko dlatego, że któryś z tych elementów zajmie mnie czas. A czas jest to przede wszystkim zmiana dysków,
żeby zrobić szkołę, bo jednak szkołę będę musiał zrobić w kilkunastu wersjach, żeby Dawid mógł wybrać najlepsze, a potem Szymona jeszcze nie znać, ale żeby Szymon podłożył muzykę do tego wszystkiego, bo jednak muzyka jest bardzo ważna, a nie wyobrażam sobie, żeby nie kto inny robił jak Szymon, bo poznacie Szymona. Szymon będzie chyba otwierał offsetki, wywiady. To będzie jeden z pierwszych osób, które zaproszę do wywiadu tutaj, dlatego że bardzo sobie cenię tą osobę i to tyle. Słuchajcie, zostawiam Was, bardzo się cieszę, ja już znikam i do jutra. Z Bogiem, trzymajcie się.